Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Radzyminie, w powiecie wołomińskim i obejrzymy tutaj dwa cmentarze. Jeden, który należał do osadników niemieckich, a drugi żydowski. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Radzyminie. Obecnie ma on formę takiego parku. Powstał w XVIII wieku i został kompletnie zdewastowany w czasie II wojny światowej. Miał powierzchnię około 1,8 hektara. Dopiero po wojnie został zamieniony na taki park, a wiele z zachowanych tu jeszcze wtedy macew zostało albo rozgrabionych, albo zniszczonych również przez okolicznych mieszkańców. Podczas wojny teren ten był miejscem licznych egzekucji dokonywanych przez niemieckiego okupanta na tutejszej ludności żydowskiej. W Radzyminie w czasie wojny istniało getto od 40 do 42 roku. Przewinęło się przez nie około 2,5 tysiąca osób i osoby, które zginęły w tym getcie, były chowane tutaj. Także osoby, które zginęły w czasie likwidacji getta, zostały tutaj pochowane, a reszta wywieziona do obozu w Treblince. Na samym terenie cmentarza do dzisiaj nie zachowało się już zupełnie nic. Jedyną pamiątką po nim jest ten tak zwany ohel cadyka, na którym wisi taka oto tablica. A w środku widzę, że jest tu nawrzucanych trochę śmieci i zerwana jakaś kartka. Tu jeszcze takie tablice i znicz. Niestety nie wiem, co jest napisane. A w środku znajdują się macewy z tutejszego cmentarza, które zostały odnalezione na terenie Radzymina w latach powojennych. Na pewno do dzisiejszego czasu w Radzyminie takich macew jest jeszcze dużo. Naprawdę miały bardzo dużo zastosowań. Oprócz tego, do którego zostały stworzone, jest duża szansa, że w Radzyminie jest tych macew jeszcze dużo i ciągle czekają one na odnalezienie. A te, które się znajdą, pewnie zostaną również złożone w tym miejscu. Tak jeszcze wygląda ten teren, bardziej ze środka niż z brzegu. Jest on położony przy ulicy Mickiewicza, dokładnie w tym miejscu. Ohel cadyka, który pokazywałem, znajduje się w jego południowo-zachodnim rogu. Po dokładniejszym obejściu cmentarza okazało się, że są na nim porozrzucane jeszcze palety. Na jednym z drzew jest ręcznie robiony, przybity kosz do koszykówki. No i największe, co znalazłem, to wrak samochodu, który na nim stoi. Więc tych śmieci jednak trochę jest. Zbliżamy się do cmentarza ewangelickiego w Radzyminie. Znajduje się on przy ulicy Polnej, dokładnie w tym miejscu. Został założony w XIX wieku dla przybywających w te okolice osadników niemieckich. W czasie II wojny światowej, w zbiorowej mogile, tuż za słupami bramy, znajdowała się mogiła żołnierzy z pancernych dywizji Waffen-SS i Wehrmachtu, którzy w 1944 roku na przedpolach Warszawy stoczyli bitwę z Armią Czerwoną. Na początku lat 90. zostali jednak stąd ekshumowani i przeniesieni na największy cmentarz żołnierzy niemieckich z tamtego okresu w Polesiu koło Puław. Obecnie, w listopadzie 2020 roku, teren cmentarza jest placem budowy, gdyż na jego miejscu budowany jest park rekreacyjny,
który ma zawierać również elementy Parku Pamięci i mają być w nim wyeksponowane elementy pewnego cmentarza. Tak się to obecnie prezentuje. Na pewno rzuca się w oczy, to tu widać za płotem zostały słupy od dawnej bramy i furtki. Tu ktoś pewnie 1 listopada przyniósł znicze. Tu widzimy jeden z zachowanych krzyży, a z tyłu kolejny drewniany. Podobno mają tu być też eksponowane fragmenty nagrobków. Znajduje się przy nim taka jeszcze oto tablica. No i w tej sytuacji trudno jest więcej pokazać. Więc stąd to chyba wszystko i pewnie wrócę tu za kilka miesięcy, gdy teren ten będzie już otwarty. Zobaczyć, jak to wygląda, gdyż chyba jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim pomysłem, żeby elementy starego cmentarza komponować w park miejski. Więc jedziemy do ostatniego cmentarza na dzisiaj. Zbliżamy się do ostatniego miejsca. Jesteśmy we wsi Wiktorów w gminie Radzymin, na wschód od Radzymina. W tych drzewach znajdował się kiedyś drugi w okolicy cmentarz niemiecki. Miejsce to na mapie znajduje się w tym miejscu. I zaraz spróbujemy wejść do środka, zobaczyć, jak to wygląda. Ale z tego, co słyszałem, to nie ma tutaj dzisiaj po cmentarzu już zupełnie nic. Już na wejściu widać, że miejsce to służy do wyrzucania śmieci. A nie jest ono za bardzo w żaden sposób oznaczone. Znalazłem o nim wzmiankę na jednej stronie internetowej, do której link będzie w opisie. A lokalizację, jak często zresztą, dzięki starej mapie, do której link także w opisie. Po obejściu całego terenu mogę powiedzieć, że zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, nic się tutaj nie zachowało. Przynajmniej żadne nagrobki. Widać bardzo czytelnie, że teren ten jest na delikatnym wzniesieniu. Jest bardzo gęsto zarośnięty. No i jedyne chyba znaki, że był to kiedyś cmentarz, to pozaplatany gdzieniegdzie teren, w którym prawdopodobnie kiedyś były groby. No i w zasadzie są do dzisiaj. Na przykład w tym miejscu tu wygląda, jakby było jakieś większe osuwisko. Ale podejrzewam, że wielu ludzi, którzy mieszkają w okolicy, może nie mieć pojęcia, do czego to miejsce kiedyś służyło. I prawdopodobnie pozostaje ono z tego powodu zapomniane. Zwłaszcza, że jest dopiero kilka tygodni po 1 listopada i też nie widać nigdzie, żeby stały w tym miejscu jakieś znicze. Teren od południa, od ulicy jest gęściej zarośnięty. Potem od strony północnej zdecydowanie mniej. No i jest on zdecydowanie pofałdowany, co świadczy, że w tym miejscu faktycznie mógł być cmentarz. Ale dziś nie zostało już po nim zupełnie nic. Jako kilka zdań podsumowania mogę powiedzieć, że osadnicy niemieccy na te tereny zostali ściągnięci w czasie zaborów, a mieli oni za zadanie karczować pobliskie lasy, tak aby można było na nie zakładać pola uprawne, gdyż na wschodnim Mazowszu w XIX wieku było bardzo dużo lasów, a historia osadników niemieckich kończy się wraz z II wojną światową. Podobno wielu takich osadników z tych okolic
ale również i z dalszych. We wrześniu 1939 roku przyłączyło się do walki po stronie armii niemieckiej, a wraz z końcem wojny zostali wysiedleni na tereny obecnego państwa niemieckiego, a cmentarze, na których chowani przez lata byli ich przodkowie, pozostały zapomniane. Tak jak na przykład ten tutaj. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.